Stefan Banach, wybitny polski matematyk, jeden z najsłynniejszych matematyków na świecie, mawiał, że dobry matematyk widzi analogię między twierdzeniami, bardzo dobry matematyk widzi analogię między teoriami, a genialny matematyk widzi analogię między analogiami. My tutaj zatrzymajmy się na poziomie dobrego matematyka. Jakie jest ogólne twierdzenie, które wiąże cechy podzielności przez 3 i przez 9? Napiszę to twierdzenie. Dowód jest bardzo prosty. Jeżeli podstawa numeracji B daje z dzielenia przez D resztę 1, to liczba jest podzielna przez D wtedy, tylko wtedy, gdy jej suma cyfr jest podzielna przez D. Dawniej można było posłużyć się właśnie tak zwaną próbą dziewiątkową, wszystko obliczać modulo 9. Modulo 9 to znaczy brać reszty z dzielenia przez 9. A więc obliczamy sumę cyfr, suma cyfr i obliczamy jej resztę z dzielenia przez 9. To można w pamięci wyliczyć, że jest 7. Jest to łatwiejsze, znaczy wystarczy dodać te cyfry, podzielić przez 9 i wziąć resztę. To nie trudno wyliczyć, że tu jest 7, tu jest 2, tu jest 0, czyli suma cyfr będzie się dzielić przez 9, tu jest 6, suma owych liczb jest 6. Zwracam uwagę, że tu jest modulo 9, to znaczy biorę resztę z dzielenia przez 9. 7 i 2 jest 9 i 6, 15, reszta z dzielenia przez 9 jest 6. I jeżeli to mi się zgodzi tutaj, trzeba sprawdzić, że suma tych cyfr dzielona przez 9 daje 6, to znaczy, że prawdopodobnie dodawanie jest wykonane dobrze. Cecha podzielności przez 27. Nie jest to specjalnie ważny fakt matematyczny, raczej taka ciekawostka. Zapiszmy liczbę 236, 592, 865, 982, 365, 265, 901, 396. Olbrzymia liczba. Czy jest podzielna przez 27? Zapiszę tę liczbę w układzie o podstawie 1000. Podzielę na grupy trzycyfrowe, poczynając od prawej. I te grupy to są jakby cyfry w układzie o podstawie 1000. Dodaję suma tych grup. Po dodaniu okazuje się, że jest 4602. Jeżeli 4602 jest podzielne przez 27, to i wyjściowa liczba jest podzielna przez 27. Ogólnie reszta zdzielenia tej olbrzymiej liczby przez 27 jest taka sama jak reszta zdzielenia liczby 4602 przez 27. Jak mówiłem już dwa razy, ale jeszcze raz powtórzę, że to jest pewna ciekawostka. Tym niemniej pokazuje, jak uogólnienie może prowadzić do nowych zagadnień. Ale wciąż jesteśmy w szkole podstawowej. Przejdźmy może do gimnazjum. Wiadomo, że pierwiastek z dwóch jest liczbą niewymierną, że przekątna kwadratu jest niewspółmierna z jego bokiem. Gdy zaczniemy wobec tego szukać wspólnej miary boku kwadratu i jego przekątnej, to nie znajdziemy. Ale szukajmy. Więc odkładamy bok kwadratu na przekątnej, zostaje jakiś taki mały odcineczek. Ten odcineczek odkładamy znowu w boku kwadratu. Wiemy, że to się nigdy nie skończy, że zawsze jakaś resztka zostanie. Otrzymamy w ten sposób rozwinięcie liczby pierwiastek z dwóch na tak zwany ułamek łańcuchowy. 1 plus 1 przez 2, dodać 1 przez 2, dodać 1 przez 2, dodać 1 przez 2 i tak w nieskończoność. No sam napis jest interesujący, mi jako matematykowi to się bardzo podoba, ale nieważne, że jest taki estetyczny. Ważne jest, że
Mamy tu pewną propozycję rozwinięcia niewymierności na ułamki. Ta propozycja, ten sposób uporania się z liczbami niewymiernymi wyszedł od ucznia Platona. Platon miał dwóch wybitnych uczniów. Jeden z nich nazywał się Teaitetos, bądź Teaitet. I on zaproponował takie rozumienie liczb niewymiernych. Liczby niewymierne jako ułamki łańcuchowe. Eudoksos zaproponował teorię liczb niewymiernych, mniej więcej taką samą, jak to jest w obecnych szkołach, mianowicie przez rozwinięcie na ułamki dziesiętne. Gdyby zwyciężyła koncepcja Teaitetosa, to może matematyka byłaby troszeczkę inna. Znów spotkaliśmy się z dzieleniem z resztą. Jeszcze jedna ciekawostka o quasi-praktycznym znaczeniu, bym powiedział. Wyznaczanie daty Wielkanocy. Wiemy, że data Wielkanocy jest ustalona jako, że Wielka Niedziela, Niedziela Wielkanocna przypada w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni Księżyca. Otóż Karol Fryderyk Gauss, wybitny matematyk, zwany księciem matematyków, podał algorytm na wyznaczanie daty Wielkanocy, który to algorytm oparty jest na dzieleniu z resztą. Można bardzo łatwo ułożyć program na obliczanie daty Wielkanocy i tych z Państwa, którzy znają choćby trochę jakikolwiek język programowania, zachęcam do tego ćwiczenia. Obliczyć datę Wielkanocy, przekonać się, że algorytm Gaussa jest poprawny. Bardziej interesująca sprawa związana z dzieleniem z resztą dotyka nas wszystkich. Wszyscy wiemy, jak zbudowany jest NIP, numer identyfikacji podatkowej. On ma taką budowę: ABC, DEF, GHI, GH raczej i na czerwono napiszę J. Te cyfry nie są ustalane zupełnie przypadkowo. Dwie pierwsze cyfry są regionalne. Następne aż do I są ustalane mniej więcej losowo. Nie wchodzę tutaj w szczegóły. Natomiast J jest cyfrą kontrolną. Ona sprawdza, czy numer został poprawnie napisany. Jeżeli pomylimy się przy wpisywaniu NIP-u, to z dużym prawdopodobieństwem komputer Urzędu Skarbowego to wyłapie. Przypomina to nieco próbę dziewiątkową, tylko jest bardziej skomplikowany. I warto ten sposób przedstawić. Mianowicie, najpierw tworzymy liczbę, nazwijmy ją R, w następujący dość skomplikowany sposób. 6A dodać 5B, dodać 7C, dodać 2D, dodać 3E, dodać 4F, dodać 5G, dodać 6H, dodać 7I. Sprawdzę A, B, C, D, E, F, G, H, I. Otrzymujemy jakąś liczbę, następnie bierzemy resztę z dzielenia R przez 11. Oznaczę to przez S i ostatnia cyfra. Ostatnia cyfra liczby S to właśnie J. Zobaczmy, jakie to jest sprytne. Najpierw przykład. Weźmy NIP. To jest autentyczny NIP, nie powiem czyj, bo to może właściciel by się nie zgodził, ale jest to autentyczny NIP. O taki. Zobaczmy, że jest wpisany poprawnie. Obliczamy. R równa się 6A dodać 5B i tak dalej. Nie będę przepisywał wzoru. W naszej sytuacji jest 6 razy 5,
dodać 5 razy 2, dodać 7 razy 2, dodać 2 razy 1, dodać 3 razy 3, dodać 4 razy 2, dodać 5 razy 0, dodać 6 razy 6, dodać 7 razy 5, równa się, możemy obliczyć, że jest to równe 144. Wobec tego R jest równe 144, to jest R. Dzielimy R przez 11. 144 to jest 143 plus 1. 143 się dzieli przez 11. Dzieli się przez 11. Wobec tego liczbą J jest 1. Zgadza się. No dobrze, to taka reguła jak reguła. Jak mówiłem, umożliwia to kontrolę również taką, no, że po prostu się pomyliliśmy, to nam zwrócą uwagę. Zobaczmy, jak to jest sprytnie dobrane. Tu, za tym jest ukryta bardzo interesująca algebra. Załóżmy, że przy wpisywaniu NIP-u pomyliliśmy się na którejś cyfrze, że jedną cyfrę wpisaliśmy źle. W moim przykładzie niech będzie ta cyfra. Więc wtedy zamiast tej trójki się inna pojawi. Jeżeli prześledzimy, co będzie, jeżeli zamiast tej trójki będziemy wpisywać 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okaże się, że otrzymana liczba J jest zawsze różna od 1. Rachunki można sobie łatwo przeprowadzić. Zamiast tej trójki wpisujemy po kolei 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sprawdzamy, że za każdym razem J wyjdzie inne. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że 11 jest liczbą pierwszą, a może dokładniej, największy wspólny dzielnik liczb 3 i 11 jest równy 1. Stąd wynika, że te obliczenia się nie powtórzą. Analogicznie będzie, jeżeli pomylimy się na innym miejscu. Więc NIP, więc ta metoda, sposób konstrukcji NIP-u, czy raczej sposób konstrukcji cyfry kontrolnej, powoduje, że wyłapuje nam to błędy powstające przez mylne wpisanie jednej cyfry. Oparte to jest na własnościach liczb pierwszych. Schematycznie można to tak jakoś zilustrować. Mamy taki dziesięciokąt foremny i przy wpisywaniu kolejnych liczb cyfry skaczą o 3, wobec tego nigdy się nie zamknął wcześniej niż po pełnym obrocie. Jeszcze jeden przykład odporności tej metody na inne błędy. Jak NIP reaguje na tak zwane czeskie błędy? Nie tyle NIP, co formuła. Formuła tworzenia cyfry kontrolnej. Błąd czeski to jest przestawienie dwóch liter, tak jak zamiast Warszawa, Wraszawa i tak dalej. Wyobraźmy sobie, że przestawiliśmy dwie pierwsze cyfry, A i B. Wobec tego z formułki na R, której nie będę tutaj wypisywał, nie będę przypominał, wynika, że 6A plus B równa się 6B plus 5A. Wzór na R zaczyna się od 6 razy pierwsza cyfra plus 5 razy druga cyfra. To stąd wynika łatwo, że A minus B równa się 0, czyli A równa się B. Rozwiązujemy to równanie w standardowy sposób. Przenosimy na lewą stronę, na jedną stronę to, co jest z A, na prawą stronę to, co jest z B. A minus B równa się 0, czyli A równa się B. Czyli jeżeli te cyfry są takie same, no to oczywiście można je przestawić. A jeżeli są różne, to od razu NIP to wyłapie. Mówię NIP, rozumiem sposób określania cyfry kontrolnej. Również nietrudno
wykazać, czego już nie będę robić, że NIP jest odporny na inne rodzaje błędów, takie cykliczne przestawienia. Nie jest to stuprocentowa pewność. Może się zdarzyć, że nałoży się kilka błędów i wynik wyjdzie poprawny. I to jest tak jak z tą próbą dziewiątkową. Jeżeli cyfra kontrolna wypadnie inna niż podana, to NIP jest na pewno źle wpisany. Jeżeli wypadnie taka sama, to prawdopodobnie jest dobrze podany. Prawdopodobieństwo tu jest nieco większe. Dzielenie zresztą związane jest nieodparcie z algorytmem Euklidesa. Algorytm Euklidesa się nie uczy w szkole. Jest to jedno z najpiękniejszych rozumowań matematycznych i samo w sobie jest warte opowiedzenia. Opowiem w nietypowy sposób nieco, a potem zastosuję algorytm Euklidesa do zadania. Co to jest algorytm Euklidesa? Jest to sposób wyznaczania największego wspólnego dzielnika dwóch liczb. Największy wspólny dzielnik A i B. Wyznaczamy to w ten sposób. Dzielimy A przez B, dostajemy iloraz i resztę, którą oznaczę przez R1. Następnie B dzielę przez dzielę przez resztę R1, otrzymuję iloraz i resztę R2, przepraszam, tu jest R1. Następnie dzielę R1 przez R2, otrzymuję nowy iloraz i resztę otrzymuję iloraz resztę R3, następnie R2 dzielę przez R3, otrzymuję następną resztę i tak dalej. Ten proces mi się zakończy, musi się skończyć. Reszta, powiedzmy numer k minus 2 jest jakimś ilorazem razy rk minus 1, dodać rk i załóżmy, że dalej już się to nie dzieli. W tym sensie, że reszta zostaje 0, czyli ostatnia reszta, która nie jest 0, to jest RK. To jest RK. Tutaj są potrzebne jakieś wskaźniki. Tu jest K plus 1. Nie jest to specjalnie istotne. No dobrze, mamy takie symbole. Algorytm Euklidesa mówi, że RK jest największym wspólnym dzielnikiem. Co w tym ładnego? Ano same ładne rzeczy. Mianowicie, nie trzeba znać żadnego języka programowania, żeby wiedzieć, zgadnąć, domyślić się, że ten sposób jest bardzo łatwo programowalny. Można bardzo łatwo zaprogramować komputer do znalezienia największego wspólnego dzielnika. To po pierwsze, więc powinniśmy czuć szacunek dla algorytmu, który został wymyślony 2000 lat temu, jest łatwo zaprogramowalny, łatwo programowalny na współczesne komputery. Druga rzecz związana jest w dowodzie poprawności algorytmu związana jest z turystyką górską. Dowód poprawności algorytmu Euklidesa. O każdym algorytmie musimy udowodnić, że jest poprawny, to znaczy, że daje dobry wynik, że się nigdy nie zatrzyma, no, że jest poprawny. Dowód za pomocą turystyki górskiej. Mamy wykazać, że RK, ostatnia niezerowa reszta, jest dzielnikiem obu liczb. RK jest dzielnikiem RK minus 1. Idziemy pięterko wyżej. Skoro tak, to prawa strona, oba te składniki są podzielne przez RK. Wobec tego i lewa strona jest podzielna przez RK. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Znosimy się do góry. Na końcu dostajemy, że RK jest dzielnikiem A i B. Może tak, na przedostatnim piętrze wykazujemy, że jest dzielnikiem B, na ostatnim piętrze, że jest dzielnikiem A. A teraz mamy wykazać, że RK jest największym wspólnym dzielnikiem.
największy wspólny dzielnik. No to załóżmy, że coś dzieli, jest dzielnikiem A i B. Jeżeli coś jest dzielnikiem A i B, to jest dzielnikiem L1. Jesteśmy na szczycie, teraz schodzimy w dół ze szczytu. Jeżeli jakaś liczba jest dzielnikiem A i B, to jest dzielnikiem L1. Skoro tak, to jest dzielnikiem B od początku, jest dzielnikiem L1. Wobec tego jest dzielnikiem L2. Skoro tak, jest dzielnikiem L2, jest dzielnikiem L1, to jest dzielnikiem L3. Schodzimy, o zmierzchu wracamy do domu, to znaczy wykazujemy, że LK jest największym wspólnym dzielnikiem. Ja to może powiedziałem trochę szybko, ale warto przemyśleć ten przepiękny dowód.